Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Woli, to jest pan Desmond Miles i widzimy się w Assassin's Creed 3. Znajdujemy się w współczesności w świątyni, do której zdobyliśmy niedawno klucz. Nie, czekajcie, co ja mówię? Zresztą pokaz scenkę wam wszystko wyjaśnię. Beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. Four towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. A thousand years we could labor, and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Zdobyliśmy oczywiście nie klucz, tylko klucza szukamy, dlatego jesteśmy w tej świątyni. A zdobyliśmy źródło zasilania, dzięki któremu przywrócimy część energii do świątyni. A to była historia Junony o tym, jak próbowali ocalić świat przed zagładą, która miała nadejść ze strony Słońca w 2013, nie, 2012 roku, w grudniu. Jeżeli dobrze pamiętacie, była jakaś taka afera, że będzie koniec świata. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. It was time we did not have, so we moved on. Jak słyszycie, w 2012 miała nadejść katastrofa i słońce miało nas zabić. A nasi prekursorzy starali się temu zapobiec, gdyż twierdzą, że to już się wydarzyło wcześniej. I teraz szukamy odpowiedzi, która jest za tymi wrotami, które widzieliście. Jak temu zaradzić, żeby to się nie wydarzyło tym razem? Nie. Myślałem, że Desmond się prześlizgnie pot, ale niestety tak się nie stało. I skoro umieściliśmy już klucz we właściwym miejscu... Jaki klucz? Źródło energii, cały czas mi się to będzie mylić, wstając życie, więc... Nie przejmujcie się tym. Skoro umieściliśmy źródło energii w właściwym miejscu, myślę, że czas wrócić do Connora. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects Freys. And behind them both, the Templar's plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they effect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Connor! All these things I must determine. Spare a moment. For only by knowing my enemy can I hope to stop them. Have a look. What is it?
Xing Bao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Kana, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. You'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Tak jak widzicie, mamy się udać po Williama Johnsona. Connor wbił topór wojenny. A my na mapie mamy misję dla obozu. Tutaj jedną misję osady, tam drugą misję osady, a tutaj misję drewnianej nogi, jeszcze jedna misja osady. To są takie misje poboczne, których po prostu nie będę wykonywał teraz, gdyż szkoda mi czasu. A szkoda mi czasu, ponieważ jak wiecie, za niedługo wchodzi Assassin's Creed 4 i chcę przejść tą grę, skończyć ją nagrywać zanim wyjdzie Assassin 4, wtedy będę nagrywał 4. Logiczne, więc stwierdziłem, że te misje będę olewał. Tak wrednie, chamsko będę je ignorował, przychodził koło nich i miał nadzieję, że mi się żadna nie odpali sama z się. A zamiast tego później wam pokażę te wszystkie misje naraz w jednym takim odcinku. Zrobię jeden odcinek dla misji kaperskich, czy morskich. Znaczy, pewnie to nie będzie jeden, tylko kilka odcinków. Ale takich naraz, wiecie, uporządkowanych cały czas robienia tylko tych misji pobocznych. Morskich, dla osady i dla drewnianej nogi. Mam nadzieję, że taki układ wam będzie odpowiadał. Gdyż po prostu, wiecie, te odcinki będę mógł już... Won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustrations. Widzieliście to lądowanie? Surely you can understand my epickie lądowanie. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now. What can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Mama. Wyciągałem się po długopis. Good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. At least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Na chwilę przerwałem, ale... Jeżeli słyszeliście huk, to sięgałem po długopis, gdyż... Spodziewam się, że za niedługo wystąpi... tekst typu Eris Charles Lee, to wolę być przygotowanym na wszystko. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not.
Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here. The people. I nie dokończył. Hey! It's my home! No matter what you thieves call taxmen say! If the gums in parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now! Open this door or these men will break it down! Ah! The bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. The Boston Gazette humbly. Dzień dobry, proszę pana, ja tylko chciałem z panem porozmawiać na temat pewnej francuskiej sprawy. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że pogawędka się panu podobała. A więc tego, właśnie musiałem wam przez przypadek przewinąć cutscenkę, ponieważ przeszukiwałem truposza i wiecie, gra stwierdziła: szukujesz truposza, nie jesteś godzien, żeby nas słuchać, żebyśmy ci pomogli, żeby posłuchać tego, co mają wam do powiedzenia. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że przeszukanie truposza anuluje cutscenkę. Pewnie wiecie, stwierdzili, że trzymam jakiś przycisk i że to jest równoznaczne z przewinięciem. No przecież w tej grze przewija się na E. Tak samo jak się przeszukuje truposzy. Więc moja wina, zawaliłem wam cutscenkę, naprawdę sorry. Jak widzicie tutaj, wow. Pan pilnuje, a ja nie chcę mu przeszkadzać. Connor też się nie chce kleić do ścian. Ale jakoś muszę się chyba przekraść. Ponieważ jest masa strażników w okolicy. Okej, jestem i nie zwołałem żadnego alarmu. Czyli nie podniosłem poszukiwania do poziomu drugiego. Jest dobrze. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffaut. Ah! Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. Niszcz składy herbaty. To takie złe. Będę chciał tak niegrzecznie, jak będę niszczył tą herbatę. Najchętniej bym utopił we wrzątku. Pardon me. Oh, come on, mate. Masz przegwizdane, chłopcze. No, niestety zrozumiał to. Gdyby nie zrozumiał, trzeba by mu było to ładnie przekazać. Borca podatkowy.
sami zaatakowali, widzieliście, ja nie atakowałem jako pierwszy. Jacy oni są łatwi. Wystarczy po prostu, wiecie, spamować lewy przycisk myszy i okazjonalnie wcisnąć E. A idź, właśnie to okazjonalne wciśnięcie E mnie zawiodło. Voila. A teraz może wrócimy do celu naszej misji. Czyli zgarniemy... Nie rozpoznają mnie? Buf. Czyli zgarniemy... jakiegoś... herbaciarza. Właśnie zrobiłem wielki poziom poszukiwania, ale... mam to gdzieś, przecież jestem... Connorem, który jest w stanie wyrżnąć całą armię w pień. Ajdź, przyłóż ci jednej kontrę. Uuu, Jagr mnie już szuka, czyli jestem na mnie dobrze. I to nie jest byle jaki Jagr, tylko Jagr kuloodporny. I... aha, dobra, ja mam pociski. Nie myślałem, że je mam, więc wiecie. Myślałem, że Connor strzelił pustym pistoletem. Czas. Dobra, będę robił taką taktykę, że... zignoruję wszystkich. I rozwalę herbaciarza. Ale herbaciarza... aha, dobra. Ja go już dziabnąłem. Przez przypadek. Hehe, to takie przyjemne jak się przez nich przebiega. Ale myślę, że przydałoby się... zgubić poziom poszukiwań, gdyż nie dadzą mi spokoju, a ja lubię mieć spokój w mieście. I albo oni mi dadzą spokój, albo ja im zagwarantuję wieczny pokój. Ha. Sam nie czuję, gdy rymuję. Łap się. Gdyby nie było tego pręta, to Connor by najprawdopodobniej wylądował na łeb, na szyję i byłby problem. Ała, ale kto mnie widział? No ale proszę państwa, nie oszukujmy się. Ścieraj. Odkryto fort. I gonią mnie... przeciwnicy, jakże i inna ekipa. Tego zrobię tak. Czy czekam ich? Tam jest... tam jest koleś od usuwania poziomu poszukiwań. No już, zgubię was wreszcie. Na pewno nie, jak będą mnie widzieć. Dobra, zręcznego kolegę załatwimy. Tamci mnie widzą. Ała. Co, już wiem, dlaczego mnie ścigają, ale im ucieknę poza pole widzenia. Na przykład tak. I szukam teraz jakiegoś odpowiedniego siana do ukrycia się. Mam nadzieję, że to będzie dobre miejsce tutaj, gdyż... nie, zobaczyli mnie.
Damn, szukam miejsca poza ich zasięgiem widzenia. Najlepiej w kryjówce. Już zgubili mnie? Nie. Spróbuj tu zajrzeć. No, masz szczęście. Ale ty nie masz szczęścia. Czekajcie chwilkę, ja na chwilę się wyciszę. Już. Taka szybka akcja. Musiał mnie zauważyć. Ups. Zrobimy tak, to zedrzemy. I... Za mało pieniędzy? Naprawdę? Jakim cudem? Wow, wow, wow. Nie chcę mieć kolejnej afery, więc zrobimy tak, ponieważ mi przeciwnicy teraz nie szukają, nie gonią mnie żadni, jakże. Jedne co się dzieje, to mnie rozpoznają, dlatego postaram się zedrzeć facetę Conora z jeszcze jednej ściany. Na przykład stąd. I voila, jestem piękny, czysty, anonimowy. I teraz mogę się wreszcie udać do mojego celu. Czułem, panowie, już mnie nie gonicie, więc jest dobrze. Oczywiście ta winda była zamierzona. Już, schodzę. Koleś się czepia. Pobiegniemy sobie tędy, ponieważ górą raźniej. I przemytnik powinien być gdzieś w okolicy. Widzę stronę z almanachu, ale nie chce mi się jej zbierać. Gdyż jest to nie najprawdopodobniej, tylko wręcz na pewno czynność poboczna. Limit korzystania z broni palnej. Ała, dlaczego mnie uderzył? Przecież tak pięknie skontrowałem. Tak. Poznajcie Assassin's Creed'a. Mamy wysadzić rzeczy przy użyciu beczek, więc podrzucę beczkę tutaj. A ponieważ mamy limit korzystania z broni palnej, to zrobimy tak. Uhu, Conor, Radungadegon się obraził i nie ma amunicji. A z łuku możesz sam strzelić? Nie możesz, naprawdę? A więc... Słuchajcie, bo jest taka sprawa. Nie wykonam misji na 100%. Ponieważ... Nie mam naboi. Ale za to zmieszczę się w limicie korzystania z broni palnej. Gdyż po prostu jej nie będę wykorzystywał, bo jej nie mam. Taka magia czarna. Nie wiem, czemu akurat jest czarna magia. Przecież ogólnie mogłaby być, nie wiem, magia czerwona. Magia fioletowa. Ale nie, bo musi być czarna. Ja wcale nie podkładam bomby koło twojej herbaty, nie przejmuj się tym. Wiecie, co my robimy?
teraz takie małe wyzwanie dla osób, które uczą się historii. Czyli prawdopodobnie dla wszystkich. Jesteśmy w Bostonie. Miasto o nazwie Boston. I wysadzamy herbatę. I moim zdaniem to wam powinno już zajarzyć jak taką lampką. W stylu Boston, herbata. I takie połączenie. Wow. Okej, Connor przeżył. Ale wraz z jego życiem musiał mi zabrać kilka FPS-ów. Wróciło do normy. Cieszę się, bo nie lubię grać jak ilość FPS-ów jest poniżej 30, a najlepiej jest jak jest powyżej 60. Co o dziwo się czasami zdarza. Aż sam nie wierzę. Uciekniemy. Ale w tą drugą stronę. O, on żyje. Koleś Matrix. To co ja mam teraz zrobić? Wyzwól dzielnicę spod wpływu Templariuszy. O matko. Wyzwalanie dzielnicy w tej części polega na tym, że wykonujemy misje oznaczone takim znaczkiem pokroju tego znaczka. Od tego. Misję wyzwolenia i jak wyzwolimy całą dzielnicę, dostaniemy osobę do pomagania nam. Tak jak to było w Brotherhoodzie i w Revelations, tylko już tam po prostu ich werbowaliśmy, pomagając im w jakiejś opresji, a tutaj musimy wyzwolić całą dzielnicę. Ale za to nasi asasyni i uczniowie odwdzięczają nam się dużo lepiej niż w Brotherhoodzie i w Revelations, ponieważ teraz mogą albo odciągnąć uwagę strażników, mogą udać, że nas wiążą. Oj, przepraszam pana bardzo, potknąłem się. Udać, że nas wiążą, wiecie, po prostu nas, że nas... No, jesteśmy ich jeńcami. Mogą być snajperem. Muszę być anonimowy. To zaraz się zrobię anonimowy. Tak, zaraz się zrobię anonimowy i na sam koniec tego odcinka... okradnę skrzynkę. Z dobrociami i smakołykami. Od strażników, którzy są... ślepymi idiotami. Cześć piesku, nie przejmuj się mną. Ja tylko będę kradł skrzynki, ale wiecie, to tak... To... Nie, to nic złego, piesku. Pilnuj dalej. Po co oni dali tego psa strażniczego? Skoro on tak nic nie daje i pozwala każdemu zebrać cenne hajsiwo ze skrzynki. Albo inne plany. Więc dzisiaj wykonaliśmy misję polegającą na niszczeniu herbaty. I myślę, że już nadeszła pora, żeby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do usłyszenia już wkrótce. Hejos! Wii! Wii!